Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że pożar katedry Notre Dame jest ogromnym dramatem dla Kościoła i europejskiej historii. To tragiczna chwila dla wszystkich katolików, chrześcijan oraz miłośników wielkich dzieł sztuki, które stracimy bezpowrotnie, napisał szef rządu. Polska łączy się w tej chwili myślami z Paryżem, z Francją. Zastępca mera Paryża Emmanuel Gregoire powiedział, że pożar spowodował w katedrze Notre Dame kolosalne szkody. W płonącej katedrze zawaliła się iglica. Podejmowane są próby ratowania dzieł sztuki i innych bezcennych przedmiotów zgromadzonych wewnątrz. Według rzecznika katedry płonie całe drewniane wnętrze i zapewne nie uda się go uratować. Katedrę Notre Dame odbudujmy wszyscy razem jako Europejczycy, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Polska wie, co to znaczy utracone dziedzictwo zniszczone w pożodze, dodał. Podkreślił jednocześnie, że Notre Dame to wspaniały symbol Paryża, jak i naszej Europy. We wcześniejszym wpisie premier zaznaczył z kolei, że Notre Dame w ogniu jest ogromnym dramatem dla Kościoła i europejskiej historii. Zdaniem Morawieckiego jest to tragiczna chwila dla wszystkich katolików, chrześcijan oraz miłośników wielkich dzieł sztuki. W marcu Saint-Sulpice, dziś katedra Notre Dame. Tragedia dla ludzi wierzących, katastrofa dla światowej kultury i sztuki. Przejmujący chyba dla wszystkich, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Płonie katedra Notre Dame, to wielka tragedia, która dotyka nie tylko naród francuski. 1 grudnia 2018 roku wraz z Polonią uroczyście odsłanialiśmy tam polską kaplicę, napis na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Płonie katedra Notre Dame, symbol naszej cywilizacji i europejskiego dziedzictwa, wspaniały zabytek chrześcijaństwa. W imieniu polskiego Sejmu składam głębokie wyrazy współczucia mieszkańcom Paryża i wszystkim Francuzom, napisał również na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wicepremier Piotr Gliński napisał, że na oczach całego świata pali się historią Francji, Europy, świata. W takich chwilach doceniamy prawdziwe znaczenie dziedzictwa i kultury. Dlaczego tylko wtedy? Wyrazy solidarności dla wszystkich Francuzów, czytamy we wpisie. Płonie Francja, której już nie ma. Symbolicznie w Wielkim Tygodniu, stwierdziła z kolei minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska napisała, przerażający i bolesny widok płonącej katedry Notre Dame. Jacy jesteśmy bezsilni wobec żywiołu. Polska rozpacza razem z Francuzami patrząc na setki lat historii katedry Notre Dame, Paryża, Francji i Europy w płomieniach, brzmi wpis polskie KMSZ. Paryżanie i paryżanki, myślami jesteśmy z wami, bo piękna Notre Dame to część Europy. I odrodzi się jak Feniks z popiołów. Napisał lider Wiosny Robert Biedroń.